Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na czat make-up oraz na sylwestrowy Get Ready With Me przy użyciu kosmetyków marki Heian. I przyznam Wam szczerze, że ja nie do końca jestem zaznajomiona z asortymentem tej marki, także stwierdziłam, że to jest idealny moment na to, żeby sobie trochę potestować i zobaczyć, jak produkty tej marki sprawdzają się u mnie w akcji. Także jeżeli szukacie kompana do pogaduszek i do makijażu, to here I am, zróbmy to wspólnie, zapraszam. Przed świętami otrzymałam niezobowiązującą paczkę od marki Heian, żebym sobie mogła na spokojnie przetestować produkty tej marki u siebie. I powiem Wam, że nie mogę się doczekać. Wiecie, że ja kocham testować nowe produkty, a ja szczerze mówiąc nie do końca znam się z marką Heian. Znam tylko pojedyncze produkty, a takich, no już można powiedzieć, nawet kultowych produktów tej marki jeszcze nie testowałam. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tak jest. Także dzisiaj będzie to idealny moment, żeby to przetestować. I od razu Wam powiem, że to, że dostałam tę paczkę, nie wpływa w żaden sposób na to, jak będę oceniać te produkty. Ja zawsze jestem szczera, powiem Wam, co o nich sądzę, tak for real, także jakby musicie mi zaufać. No dobra, i w tym momencie zaczynamy oczywiście od makijażu oczu i to, co ja tutaj mam, powiem Wam, że jestem absolutnie zakochana. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, to wiecie, jak ogromne wrażenie zrobił na mnie ten cień taki brokatowy, właśnie z Heian. Z kolei go używałam w innym odcieniu, ale no po prostu totalnie złapał mnie za serce i dzisiaj mam go w kolejnym odcieniu pasującym idealnie do mojego sylwestrowego tła. Także będziemy go testować. Robię sobie bazę na powiekę i jedziemy. Baza w postaci korektora nałożona na moje powieki i od razu w moje oczy wpadł mi taki produkcik, a mianowicie jest to cień do oczu, który nazywa się Treasure Foil Metallic, czyli tak jak nazwa wskazuje, jest to foliowo-metaliczny cień do oczu, który ma idealny kolor dla mnie dzisiaj, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, ale dla mnie są pewne kolory, które kojarzą mi się z pewnymi okolicznościami, a mianowicie święta to jest złoto, brąz, czerwień, a Sylwester dla mnie to jest srebro i fiolet. Fiolet, czy tutaj burgund i jakieś inne różne odmiany, ale tak zawsze mam i jakoś tak wychodzi, że co roku mam podobny makijaż na sobie. No i powiem Wam, że no przepięknie wygląda ten cień. Naprawdę, zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Zamierzam teraz nałożyć go na mój zewnętrzny kącik oka, no i zobaczyć, jak on będzie u mnie wyglądał. Wygląda pięknie. Póki co wygląda pięknie. Teraz jeszcze zobaczymy, jak on się tutaj blenduje. Widzicie, jak on tak przepięknie błyszczy. I zobaczcie, można go używać spokojnie, jako tak jakby bazy pod makijaż, nawet pomimo tego, że to jest cień foliowy. I no, póki co bardzo mi się to podoba. Zaraz jeszcze postaram się go tutaj rozblendować, tylko zmienię pędzelek. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, zobaczcie. Teraz jakby udało mi się w miarę rozblendować krawędzie tego cienia, ale no przez to, że jest to cień metaliczno-foliowy, no to nie jest to cień, który nadaje się do takiego super blendu. Więc ja tutaj, żeby jakby nie było żadnych plam, bo tak moim zdaniem jeszcze mogłam tak dopracować tutaj krawędzie tego odcienia, więc sięgnę z kolei do paletki Good Vibes i posłużę się tym cieniem Lazy. O, i on, słuchajcie, tutaj zobaczcie. On jest stworzony do tego makijażu, robi mi idealną chmurę, perfekcyjną chmurę, także już tylko i wyłącznie będę na tej bazie dokładała tego cienia Treasure, żeby on tutaj dawał taki metaliczny vibe, którego ja tutaj pożądam dzisiaj ze względu na Sylwestra, więc dokładnie o to mi chodziło. Swoją drogą, słuchajcie, jestem mega ciekawa, czy to tylko ja mam takie jakieś fioletowo-burgundowo-srebrne vibesy, jeżeli chodzi o Sylwestra. Dajcie mi koniecznie znać, z jakim kolorem Wam się kojarzy akurat Sylwester, bo no właśnie zastanawiam się, czy to jest tak, że gdzieś tam mamy w świadomości zakorzenione, że te kolory się z tym łączą, czy po prostu ja sobie tak wymyśliłam. Mam wrażenie, że ten cień Lazy to dosłownie został stworzony po to, żeby tutaj mi ten makijaż rozblendować. A swoją drogą, jeżeli jeszcze nie widzieliście testu tej paletki Good Vibes, no to zapraszam tutaj, polecam, bo to bardzo fajna paletka, także koniecznie musicie go zobaczyć. I jeszcze co chciałam powiedzieć, to to, że ja zazwyczaj takich cieni nie nakładam jakby jako cieni bazowych, takich metaliczno-foliowych, bo one różnie się blendują. I tutaj powiem Wam, że ten cień wyblendował się naprawdę nieźle. Oczywiście były jakieś tam mini plamistości, bo sami widzieliście, nie ma tutaj co ukrywać, ale jakby przez sekundkę dosłownie się rozblendowały przy pomocy innego cienia, także za to ogromny props. No i już stelaż mam zrobiony pod ten makijaż. I przechodzimy do kolejnego cienia z serii Treasure. W ogóle ja Wam nie powiedziałam, jakie to są kolory, znaczy nazwy tych cieni. Boże, ja nie wiem, co ja mam w głowie. Ten przepiękny to jest 913 Elegant Purple
i w sumie idealna nazwa. A ten drugi, którego będę teraz używać, to jest 912 Fever Night. Fever Night, Fever Night, Fever. Sorry. Dobra, słuchajcie, sorry, muszę się z tego wycofać, bo mam z jednej strony ten przepiękny cień, o którym właśnie wam przed chwilą mówiłam, a z drugiej strony mam ten cień brokatowy i niestety jestem pod ścianą. Stwierdziłam, że w takim razie wymienię ten, przepraszam, na ten. No bo jednak mamy Sylwestra, tutaj jakby trzeba błyszczeć i ten błysk jest, no dla mnie przynajmniej, mega ważny akurat tego dnia. Więc stwierdziłam, że użyję tego, tego cienia. On jest z kolei w odcieniu Brilliant. I wygląda tak, jest to ile ma drobinek w sobie. Słuchajcie, ja jestem zamieciona ogólnie, także nie przedłużajmy, nakładajmy. Ready? Ready. Ale piękny! Słuchajcie, przepięknie wygląda ten cień. Jeszcze nie wiem, czy to widać tak w podglądzie, jak on się przepięknie błyszczy, no ale to jest po prostu masa przepięknych drobinek brokatowych, która, co jest niesamowite, nie wygląda ciężko. I to samo było w przypadku tego właśnie cienia, tego jasnego, którego używałam w tym takim filmie świątecznym, czyli poprzednim filmie. On, pomimo że ma w sobie mnóstwo właśnie takich pięknych, brokatowych drobin błyszczących, nie wygląda ciężko na mojej powiece, która, jak wiecie, jest trochę problematyczna już i no naprawdę ja czasami mam problemy nawet z cieniami matowymi, że wyglądają jakoś tak nie do końca, a tu... No wygląda to bosko. Słuchajcie, tak mi się podoba ten cień, że no po prostu nie mogę się naprawdę napatrzeć. I wiecie, co jest super? To to, że on ma w sobie mnóstwo takich drobinek, które nie są tylko i wyłącznie w takich chłodnych odcieniach. On ma w sobie tak jakby i taki chłodny vibes, ale i cieplejszy. Także jakby idealnie nada się też do makijażu właśnie srebrnego, ale też do złotego. Także jakby jest idealny pod tym względem, że jest po prostu uniwersalny. No i wygląda bosko moim zdaniem. Oczywiście kompletnie nie obchodzi mnie to, że mam dużo osyp pod okiem, no bo jakby po to robię makijaż najpierw górnej powieki, a potem twarzy, żeby właśnie się tym nie przejmować. I teraz jeszcze chciałabym troszeczkę tak jakby zrobić takie lżejsze przejście pomiędzy tutaj tym ciemnym kolorem, a moim brokatem. Dlatego teraz idealnie wejdzie mi tutaj ten kolor, znaczy ten cień Treasure Fever Light 912 i zrobimy takie smooth przejście. O, idealnie, zobaczcie, dosłownie parę ruchów i zobaczcie, jak tutaj w tym momencie już tak jakby spokojnie ten makijaż przechodzi w całą moją powiekę, a tutaj jest jednak lekkie odcięcie. Tutaj, słuchajcie, powrócę na chwilę do tego cienia 913 i zrobię sobie nim taką, no tutaj, kreseczkę wzdłuż moich linii rzęs, żeby idealnie ją przyciemnić. Wydaje mi się, że tutaj będzie się nadawała idealnie. A swoją drogą, jak tam mam w ogóle święta minęły? Mam nadzieję, że spokojnie, na chillu, w najbliższym waszym gronie, albo w ukochanym gronie, tak jak sobie życzycie, tak jak każdy chciałby te święta spędzić. Mi, szczerze mówiąc, minęły bardzo spokojnie. Nigdzie nie jeździłam, chillowałam, dużo jadłam, także szczerze mówiąc, jestem bardzo usatysfakcjonowana. Udało mi się obejrzeć Kevina samego w domu, także jakby jedna opcja z tej takiej świątecznej listy checked. Obejrzałam także Love Actually. Jezu, jak ja kocham ten film. Czemu nie mogą kręcić większej ilości takich filmów? Po prostu jest tak, że film nakręcony w 2001 chyba, albo 2004 roku i jakby decyd. Muszę do tego wracać co święta, bo nie ma tak fajnych filmów. No ale cóż, chyba że macie jakieś takie filmy fajne, świąteczne, które możecie mi polecić, to będę bardzo wdzięczna, jako że ja jestem po prostu filmomaniaczką, mogę oglądać cały czas. I słuchajcie, no w tym momencie mam wrażenie, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój makijaż górny, górnej powieki. Zobaczcie, jakie to jest proste. Tak naprawdę użyłam 3 produktów na krzyż, a myślę, że jakby wrażenie jest niezłe. Przy makijażu twarzy mam do przetestowania produkt, którego jestem, szczerze mówiąc, bardzo ciekawa, bo widziałam już go w paru miejscach i no wyglądał pięknie. Oby też tak było u mnie. Zobaczymy, no bo ja, szczerze mówiąc, powiem wam, że mi takie mocno kryjące, matowe,
podkłady nie zawsze się dobrze sprawdzają, także no trzymam za tego gagatka kciuki. I to jest podkład, który nazywa się Vision Matte Smooth Long Cover Foundation. Jest to podkład matująco wygładzający i przeczytam, co on ma tutaj robić mi na twarzy. Podkład o lekkiej i nietłustej konsystencji zapewnia trwałe krycie, matowienie i wygładzenie. Idealnie nakłada się i adaptuje do odcienia skóry. Nieodczuwalnie zastyga, tworząc trwały film, który mocno kryje niedoskonałości. Komfortowo matuje skórę bez efektu maski. Och, żeby tak było, błagam. Satynowe pigmenty w lecytynowych otoczkach oraz olej arganowy wygładzają ją i pielęgnują skórę, zapobiegając jej wysuszaniu. Odrobina świetlistej cząsteczki rozświetla zmęczoną skórę. No dobra, dobrze się zapowiada, bo on ma być kryjący, ale też ma mieć jakieś takie rozświetlające pigmenty w sobie, więc może to nie będzie, wiecie, tak o, macha. No zobaczymy, trzymam kciuki. I tu jest jeszcze napisane, że on się nadaje do każdego typu cery. Wstrząśnij przed użyciem. Okej, okay, dobra. Ja mam go, słuchajcie, w odcieniu 802 Lentil Beige. No mam nadzieję, że też będzie mi pasował. Ja ostatnio po prostu wyglądam jak śmierć. No ale taki mam okres w roku, już nic z tym nie zrobię. I zobaczmy w takim razie, chyba będzie dobry. A zobaczcie, jaki on jest lejący. To jest bardzo dobry znak. To jest bardzo dobry znak. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. No podkład idealny. Congratulations to me. No powiem wam, że jest bardzo lekki w konsystencji. Zobaczcie, on jest dosłownie jak... Może nie... Praktycznie jak woda. Wykończenie rzeczywiście jest świetliste, widzicie? Go troszeczkę za mało nałożyłam, jeszcze go dołożę tutaj przy moim nosie. Czekajcie, jestem w lekkim szoku, bo na razie wygląda po prostu przepięknie. I w ogóle nie jest ciężki, w ogóle. Ja się bałam, że on będzie miał taką, wiecie, taką... mocno zbitą konsystencję, a w ogóle tego nie widzę. Wygląda bardzo lekko póki co. Jeszcze czekajcie, zobaczę jak on tutaj będzie wyglądał przy moim nosie. Lusterko, gdzie jest moje lusterko? Wow. Serio, jestem w szoku, zobaczcie. Na te moje zaczerwienienia tutaj po tej stronie, a tu i ten podkład wygląda, jakby go nie było na mojej twarzy. Excuse me? No słuchajcie, czy ja siedziałam pod jakimś kamieniem, że ja tego produktu nie testowałam jeszcze? Nie wiem. Ale... Jeżeli jesteście fankami takiego lekkiego wykończenia na twarzy, ja zdecydowanie jestem, ja nienawidzę mieć takiej maski na twarzy, która po prostu przytłacza całą moją skórę i sprawia, że makijaż wygląda po prostu turbo ciężko. No nie cierpię tego. A tu? Jeszcze sobie pomyślę, że to jest naprawdę podkład drogeryjny. No ja jestem w szoku. Serio. Słuchajcie, tak to dobrze idzie od początku, że boję się, że zaraz z hukiem coś walnie, ale no trzymaj kciuki, żeby tak nie było. I teraz mam kolejny produkt do przetestowania, mianowicie korektor Camouflage Concealer Pro Contour. I to jest korektor kamuflujący, tak jak sama nazwa brzmi. Co tu jeszcze jest napisane, że odpowiedni do konturowania twarzy, bogata formuła z naturalnymi olejami, masłem moralowym, masłem shea, nie obciąża skóry, nie ściera się. O, to jest dobra informacja, bo pomimo, że jest kryjący, to jest też trochę nawilżający. Tego chcemy. Ja mam go w odcieniu 61 Vanilla. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś problemu z odcieniem. Aczkolwiek już widzę, że jest jasny. Myślę, że też jestem jasna, więc jakby... Nie wiem, tak mówię za każdym razem, że jest taki jasny korektor, a ja kurczę wyglądam jak śmierć ostatnio. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Dobra, jeszcze co tutaj zrobimy? O, rozświetlimy. O. Środek twarzy. I jedziemy. Najpierw może zacznę tutaj od tych okolic. Dobra, chyba z tym kolorem nie będzie tak źle, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że w miarę jakoś to się wszystko ze sobą polubi. No póki co na skórze wygląda ok, ale jakby no nakładam go już na podkład, więc na razie tak się jakoś nie sugeruje. No ale dobra,
cera pod oczami najważniejsza. No, kryje. Nie da się ukryć. Poczekajcie chwilkę. Muszę go tutaj na spokojnie dopracować. On ma trochę takie wykończenie bardziej matowe, które jeżeli macie skórę pod oczami taką bardziej wymagającą, zastanawiam się, czy on się polubi z pudrem pod oczy. Ale to jeszcze za chwilę sprawdzę, bo wydaje mi się, że ma potencjał, że może wyglądać trochę sucho. Aczkolwiek, no zobaczcie, to jest jedna warstwa, no i te zasinienia są naprawdę przykryte. Także dopracuję to jeszcze tutaj przy moim drugim oku. No i zaraz zobaczymy efekt końcowy. Okej, korektor wtłoczony w moją skórę i mam mieszane uczucia, bo z jednej strony krycie jest naprawdę niezłe i no moim zdaniem te zasinienia moje są no nieźle zakryte jak na jedną warstwę, chyba musicie przyznać. Wolałabym, żeby on był troszkę ciemniejszy, no ale jakby it is what it is, ale co zauważyłam, że wydaje mi się, że on mi trochę odkleił podkład na moim czole. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, bo ja czuję, że jeszcze powinnam troszeczkę jakby te okolice tutaj rozświetlić, bo nie chcę być taką pandą pod oczami, tylko i wyłącznie. Więc jeszcze chciałabym go tutaj troszeczkę dopracować w tym miejscu i zobaczyć, czy może teraz będzie inaczej, czy zrobiłam coś źle, chaotycznie, nie tak jak powinnam, czy teraz będzie wyglądało to lepiej. Dobra, teraz się przyjął. Teraz się przyjął, natomiast tak jak Wam mówię, ja bym wolała, żeby on miał jednak troszeczkę mniej matowe wykończenie pod moimi oczami. Więc no tutaj taka rzecz do zmiany, natomiast no rzeczywiście, no kamuflażem można go nazwać. I słuchajcie, jeszcze co ciekawe, w tym korektorze widać tak jakby moim zdaniem trochę podobne wykończenie do podkładu, ale tak jak na twarzy mega mi się podoba, bo widać właśnie te takie pigmenty rozświetlające tutaj pod oczami not so much, także no to zależy gdzie się nakłada taki produkt. I teraz użyję jednego z moich ukochanych pudrów jakby w ogóle pod oczy i to jest właśnie Hehan Satin Secret Eye Powder, który już wcześniej znałam i w sumie chyba, no jest to drugi mój ulubiony produkt pod oczy, także jakby polecanko. No i zobaczymy, czy ten produkt się polubi z nim. Czy będzie wyglądało to gorzej? Wygląda lepiej. No, tego się akurat nie spodziewałam. Myślałam, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Bo tak jak mówiłam, wygląda moim zdaniem trochę suchawo. I tak jak jeszcze tutaj na tej nieprzypudrowanej części, tak jakby... No wygląda to trochę gorzej, widać tak bardziej te moje lekkie zmarszczki pod oczami. No to tu to zostało wygładzone, także no tym po raz kolejny jakby tylko i wyłącznie potwierdzam się w przekonaniu, że ten puder jest mistrzem. Teraz przydał się puder i słuchajcie, mam tutaj dwóch gagatków, a mianowicie jest to puder Vision Smooth Loose Powder, czyli braciszek mojego podkładu i mam też puder z Hehan Fix Me Matte Vegan Powder. No, zastanawiam się, którego z nich użyć. Dobra, zacznijmy w takim razie od tego, jako że no, czuję się tutaj zobligowana, żeby połączyć tę rodzinę ze sobą. No i zobaczymy, jak to u mnie się sprawdzi. Ja mam go w odcieniu 601 Neutral. Zobaczymy, jak ten pan się u mnie sprawdzi. A, czekajcie, zrywam folijkę. Wysypuję go trochę na wieczko. No ma taki neutralny kolor, tak jak sama nazwa wskazuje. I jedziemy. Zobaczymy, jak on się u mnie sprawdzi. I swoją drogą jeszcze czytam, co on ma nam dawać na skórze. To ultra lekki, wygładzający puder do utrwalania nadaje satynowy mat. Niweluje błyszczenie. Jeszcze przedtem sprawdzę go na mojej dłoni, żeby sobie nie zrobić tutaj jakiegoś dramatu. Ale nie, on jest, wiecie, taki, no ta satyna jest taka mini widoczna. Także jakby to jest też puder matujący. No i dobra, sprawdźmy w tym momencie, jak to będzie wyglądało u mnie. Lecimy. Pory. Idźcie sobie stąd. Dobra. Na twarzy widzę tę satynę. Mocniej niż na dłoni, no nie powiem. Ale czy on jakoś wygładza? Nie wiem.
Powiem Wam, że ja jestem rozpuszczona po tym pudrze z Helan, z tym kaszmir, gdzie po prostu po nałożeniu tego pudru moje pory znikają jak zatknięciem czarodziejskiej różdżki. Naprawdę, nie żartuję, to jest po prostu jakiś totalny hit. Więc jestem rozpuszczona obecnie. I skóra wygląda rzeczywiście ładnie, natomiast nie jestem przekonana do tego błysku. Ale w takim razie porównajmy sobie drugą stronę i tutaj z kolei wezmę ten... ten puder Fix Me, ja mam go w odcieniu 61 Natural, tak samo. Nie, to był Nude. Nie. Dobra. Whatever. I on z kolei ma być super matujący o półtransparentnym wykończeniu. I zobaczmy, który się u mnie lepiej sprawdzi. W ogóle jakie mam takie ładne tłoczenie, nie wiem, czy Wy to widzicie. Takie jak kwiatek. Piękne. Nieważne. Dobra, zobaczmy, może on u mnie nie wyglądał lepiej. Tak. On mi się bardziej podoba. Bo ja jednak w tej strefie T mojej lubię, jak ta skóra jest taka matowa. Po prostu matowa. To jest spaczenie chyba osób, które mają taką skórę mocno przytłuszczającą się. No a tutaj ja w tej strefie T po prostu wyświecam się w trymiga, więc ja lubię, jak tutaj jest kompletny mat. I no, mi tutaj bardziej się podoba ten puder, natomiast ten puder z kolei wydaje mi się, że może mi się idealnie nadać na boki twarzy, gdzie już nie potrzebuję takiego matu i lubię z kolei, jak jest rozświetlenie. Także tutaj dołożę sobie tego matowego pudru, natomiast na boki twarzy nałożę puder Vision Smooth Loose Powder. O, no i tutaj tak, no tutaj tak. Ale na środek mojej twarzy u mnie nie do końca. Bo tak jak wiecie, wszystko co odbija światło podkreśla też nierówności i tym samym pory. Także jeżeli macie z tym problem, no to ja nie polecam. Wydaje mi się, że tutaj boki twarzy będą lepszym wyborem. Ale szczerze mówiąc, no moja twarz w tym momencie wygląda w ogóle nieskazitelnie. W tym momencie moja twarz aż błaga o bronzer i tutaj mam z kolei bronzer Pro Contour, który jest w odcieniu 402 Almond. Mam nadzieję, że będzie dla mnie ok. Tutaj z kolei mamy tłoczenie jakiejś przemiłej pani. Mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry. Mam trochę obawy, że może być za jasny i zbyt chłodny, ale może mnie czymś zadziwi. Zobaczymy. Także biorę pędzel. No i jedziemy. Jedziemy. Sprawdźmy. On czymś pachnie. Czy to jest jakiś kokos? Coś takiego. I zobaczmy. Nie, no dobra, słuchajcie, kolor jest. Myślałam, że będzie gorzej, a na twarzy wcale nie jest taki jasny, zobaczcie. Wiecie co? Podoba mi się ten kolor. Dlatego, bo no tutaj moim zdaniem w opakowaniu wygląda trochę tak... No, bałam się, że będzie zbyt chłodny. No a tu, na policzku, zobaczcie sami. No moim zdaniem do takiej jasnej cery, którą ja obecnie mam, to jest naprawdę spoko odcień i on nie wygląda kompletnie tak trupio, tylko jednak na policzku idzie w taką, no taką dobrą stronę, jakby słuszną. Niezbyt trupio, o. Nie wiem, czy ktoś mnie rozumie, ale mam nadzieję, że tak. Także nakładam ten bronzer na całą moją twarz. Nie no, ładny ma kolor. Ładne. I słuchajcie, tak jak uważam, że kolor wyszedł super in the end, to jedyne co jakbym mogła się trochę przyczepić, to to, że mógłby się rozkładać troszeczkę bardziej tak gładko po skórze, bo wydaje mi się, że czasami się robią jakieś takie mini plamki, ale zobaczcie, no trzy ruchy innym pędzlem i to się łatwo daje mega rozblendować, także no nie jest to jakiś taki wielki problem, no ale gdyby się trochę tak blendował może bardziej gładko, to jakby bym się nie obraziła. I przejdźmy w tym momencie do róży, gdzie mam wielką rozkminę, bo mam tutaj dwa inne róże. I tak, pierwszy z nich nazywa się Baked Rouge i to są takie róże wypiekane. No, moim zdaniem ma przepiękny kolor, to jest odcień 272, koniec, 272. I on wygląda następująco na palcu. Błyszczy się przepięknie, ma w sobie takie złotawe drobinki, no...
cudownie się prezentuje. I mam też do wyboru jeszcze róż, który nazywa się z kolei Pure Silky Blush. On jest w odcieniu Frozen Rose. Jaka piękna nazwa. Wygląda następująco. No i też tak jakby pasuje idealnie ten taki chłodny vibe do mojego dzisiejszego makijażu. Jezu, ale on rzeczywiście jest silky w dotyku. No jest taki mięciutki. Fajny. I dobra, zobaczmy z kolei, jak on będzie wyglądał na swatchu. Ten już tak może ma, chociaż nie, on ma też... Jezu, jakie piękne odcienie! Umrę zaraz. No co ja mam teraz zrobić? Sam, sama bez pomocy? No co ja mam zrobić, no? Już, Jezu, już wiem, żebym namyślała 100 lat. Dobra, słuchajcie, idę w tę wersję kolorystyczną. Zainspiruję się moim makijażem i tłem. Frozen Rose. Dobra. Sprawdźmy. Okej, okay, dobra. Mamy tu pigment. Uwaga, uwaga, uwaga. Rekomenduję, żeby ten róż najpierw odcisnąć sobie na dłoni, bo potem może się wydarzyć tak jak u mnie, czyli że będzie to dość mocna pigmentacja, natomiast no, też się szybko rozciera, więc nie ma tutaj żadnego dramatu. No i kolor jest piękny. Ale powiem Wam, że w podglądzie nie widać go w podglądzie jakoś tak mocno, bo u mnie naprawdę jest taki intensywny, a podgląd jakoś go zżera. No, ale wygląda mega ładnie. No słuchajcie, informacja dla Was w takim razie, to nie jest produkt, który jest total matowy. Ja tutaj tego w ogóle nie widziałam, on tu wygląda matowo, natomiast on jest tak jakby trochę, właśnie to co mówiłam, on jest taki bardzo miękki w dotyku i też tak jakby ma w sobie taką lekką satynę. I słuchajcie, nie wiem o co to chodzi i patrzę na moje policzki w tym momencie i dla mnie one są minimalnie plamiste. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy tego. Obstawiałabym jednak chyba róż, wiecie. Czy nie jest to jakiś hardcore, no ale moim zdaniem też mogłoby to wyglądać jakoś tak trochę gładziej. Tak mi się wydaje. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy też to widzicie, czy ja już sobie coś wymyśliłam. No ale dobra, tutaj jeszcze na moje kości policzkowe muszę nałożyć rozświetlacz. Który to ma być rozświetlacz, no? Oczywiście o dziwo ciężko mi jest się zdecydować. I już Wam mówię, czemu ta decyzja jest taka ciężka, bo ja po prostu bardzo lubię rozświetlacze z Heon. I mam tutaj ten przepiękny rozświetlacz Starlights, no, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie i wygląda po prostu bosko. To jest taka tafla po prostu błysku. Cudo. I mam też rozświetlacze Lumi Highlighter, które są moimi ulubieńcami już od jakiegoś czasu. Używam ich namiętnie, ale jako, że pokazywałam Wam w poprzednim filmie ten rozświetlacz w odcieniu Amor, to w takim razie... Mój kot wszedł do kartonu i kopie w nim. Po co? Dlaczego? Nie wie nikt. Mam nadzieję, że chociaż on to wie, chociaż szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Także powracając do tego, co mówiłam wcześniej. Odcień 02 Amor z Lumi Highlighter pokazywałam Wam w zeszłym filmiku. Także w tym zdecyduję się na rozświetlacz Starlight i ja mam go w odcieniu 01 Pearl Glow. Także jedziemy. Przeżyjmy to wspólnie. Yes. No to jest taki, słuchajcie, błysk, że jak ktoś chce ze mną rozmawiać, proszę założyć okulary przeciwsłoneczne. I tak wygląda efekt nałożenia rozświetlacza na moje policzki. No ja chyba nie muszę mówić, że mi się ten efekt mega podoba, aczkolwiek nie będę ukrywać, że nie jest to dla mnie efekt dzienny, przynajmniej dla mnie, jakby oczywiście to od każdego indywidualnie zależy, ale dla mnie to jest idealny rozświetlacz właśnie na jakieś takie wieczorowe wyjścia, albo no właśnie święta, sylwestry, no po prostu ideał. I powiem Wam, że każdy jak na Was spojrzy w tym rozświetlaczu, cytując bajkę Książę Egiptu, będzie wiedział, że nie z patałachami grasz. Dokładnie. I ja jeszcze nałożę ten rozświetlacz w wewnętrzny kącik mojego oka. I zobaczcie, jaki to jest błysk. O! No przecież po prostu to można oślepnąć. Piękny, piękny rozświetlacz. Ja się nim mega jaram. Jeżeli Wy lubicie taki właśnie no, mocniejszy efekt, no to myślę, że też będziecie z niego naprawdę zadowolone i zadowoleni. I jeszcze tylko chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że on ma lekką taką podstawę kolorystyczną, nie ma co mówić. Według mnie minimalnie gdzieś tam widać jakiś cień na policzku, ale on jest znikomy
I no, mi kompletnie nie przeszkadza. Także jakby to jest jeden z moich ukochanych rozświetlaczy ostatnio i Wam też go serdecznie polecam. I czas na brwi, jakże ważny element makijażu. I słuchajcie, ja mam tutaj takie coś jak Automatic Eyebrow Pencil. I mam go w odcieniu 02 Smoky Brown. Jednego, czego się boję, to jest kolor niestety, bo boję się, że ja powinna mieć najjaśniejszy, jaki w ogóle jest dostępny. I tak, tutaj mamy taką kredkę, która ma kształt trójkąta, żeby było, można było i jakby wyrysować tą grubszą częścią, wypełnić brew raczej, ale tą mniejszą można też rysować pojedyncze włoski. I z drugiej strony mamy spiralkę, która jest nieodzownym elementem wykonywania makijażu brwi, przynajmniej przeze mnie. Słuchajcie, sprawdźmy, jak to będzie z tym kolorem. Dobra, może jakoś tam się nada. Także wyczesuję brew i jedziemy. Sprawdźmy, co tutaj się będzie działo ciekawego. Dobra, okej. No co, na tych moich ciemnych włosach, no efekt będzie za ciemny. Niestety ja już tu widzę. Wiem, co się wydarzy. I trudno, nie unikniemy tego. Postaram się może jeszcze tutaj trochę ten brew zaznaczyć. Ale zobaczcie, miękkość tej kredki jest naprawdę fajna, bo jest taka w punkt. Zobaczcie. I jestem w stanie tak jakby lekko wyrysować nią włoski, lekko docisnąć ją do skóry, a ona już maluje. No i widać to dokładnie akurat w tym miejscu, gdzie chcę po prostu, żeby ta dolna granica brwi była wyznaczona, ale też nie chcę, żeby była przerysowana. Także no akurat jeżeli o to chodzi, to jest bardzo spoko, bardzo spoko. Także kontynuuję dalej makijaż, ale przy okazji zapytam się Was, czy macie jakieś postanowienia noworoczne, bo to jest już ostatni film przed nowym rokiem, 2021. Mam nadzieję, że ten rok był dla Was no, w miarę łaskawy. Jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, patrząc na to, co się naokoło nas dzieje. Słuchajcie, wariactwo jakieś. Ja mam nadzieję, że to się skończy już niedługo i może ten 2022 przyniesie nam koniec Omikrona i koronawirusa i powiemy mu do widzenia, sayonara. Tak jak to zrobił Robert Makłowicz. I w piosence, która stała się ostatnio wiralem, ja szczerze mówiąc mam to non-stop w głowie. Także jakby straszne to jest, nie mogę tego pozbyć. No i napiszcie mi, jeżeli macie jakieś postanowienia noworoczne, może się czymś zainspiruję. Ja oczywiście mam te same co roku, czyli takie klisze: schudnąć, lepiej się odżywiać. Czekajcie, muszę się zastanowić, czy mam jeszcze jakieś inne. A, wiem, dobra, mniej myśleć. Mniej myśleć, mniej rozkminiać, mniej się stresować rzeczami, na które nie mam wpływu. Ograniczyć ilość godzin spędzanych w pracy, bo ja jak, słuchajcie, wpadnę w wir, to czołgami po prostu powinni mnie wyciągać, bo się nie da. Ja jakoś tak wsiąknę, to już wsiąknę, więc no tutaj muszę trochę to ogarnąć. Słuchajcie, swoją drogą, by the way, ostatnio dostałam podsumowanie od mojego telefonu, ile ja spędzam czasu przed ekranem i zmroziło mnie. Zmroziło mnie. Czy ja też wiem, że ja pracuję na telefonie, edytuję tam zdjęcia i stories i tak dalej, lele. Ale słuchajcie, doszło do mnie informacja, że w niedzielę na telefonie spędziłam, uwaga, trzymacie się, 9 godzin 47 minut. Matko Święta. Ja zostałam tak zamieciona tą informacją, że po prostu aż nie wiedziałam, co mam zrobić i naprawdę skłania mnie to do jakichś przemyśleń, bo sobie myślę, co? Kiedy ja nie byłam na tym telefonie? 10 godzin na telefonie siedzieć? No to naprawdę trzeba mieć coś nie po kolei w głowie, no. A tak to wygląda. No i słuchajcie, jeszcze powróćmy do meritum, czyli tej kredki. No bardzo mi się dobrze z nią pracuje. Zobaczcie, mega łatwo, tak jak już mówiłam, konsystencja super. Bardzo, bardzo prosto. Nie no, bardzo mi się podoba, naprawdę. Super produkt. I tylko ja, jeżeli bym mogła, to bym wolała mieć po prostu jaśniejszy odcień, ale tak ogólnie naprawdę super. A, wiem. Dobra. Podczas makijażu mi przychodzą kolejne moje postanowienia, które gdzieś tam mi przez głowę przenikały i muszę poprawić mojego skilla z edycją zdjęć i z obsługą aparatu, bo jakby nigdy nie mam czasu się na tym skupić, jakoś za dużo się dzieje i stwierdziłam, że muszę zapisać się w końcu na lekcję śpiewu, bo ja bardzo lubię śpiewać, nie robię tego jakoś wybitnie, ale no mogłabym w końcu ukrócić męki moich współtowarzyszy imprez, gdzie jak w końcu wleję w siebie jakieś napoje wysokoprocentowe, to po prostu daję ujście, no właśnie tej mojej chęci do śpiewania i po prostu
traktuję wszystkich naokoło, bo wtedy mi się jakoś hamulce mi puszczają, także muszę się wyżywać w tygodniu jakoś z kimś, kto się na tym trochę zna i może będę miała na to w końcu jakoś odwagę swoją drogą. Ja nie wiem, zaśpiewać coś przy jakiejś obcej osobie, nie mogę sobie tego wyobrazić, chyba będę musiała też trochę się znieczulić przed tą lekcją, no ale nic, trzymajcie do mnie kciuki, może mi się uda. No again, powtarzam, to dla mnie kredka sztos. Także trzeba by teraz ten makijaż brwi czymś utrwalić. No ale dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj mam, bo mam tutaj żel do brwi o nazwie Brow Architect i jest to Shaping and Fixing Brow Gel. Dobra, jeszcze zobaczę, czy tutaj coś piszą. A, ujawnia i utrzyma włoski w ryzach przez cały dzień. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tak będzie. To jest przezroczysty produkt. Uuu, no szczota to jest pokaźna. Zobaczymy, na ile będzie precyzyjna. Ale najważniejsze, żeby ten produkt utrwalał to, co ma utrwalić. I wyczesuje te moje brwi. Ale on ma trochę taką szczotę, Boże, ładnie mówię, tak swoją drogą, szczoteczkę, jak niektóre tusze do rzęs, które są takie mocno powiększające objętość. I ja u niego widzę coś podobnego. On tak jakby łapie wszystkie włoski, wszystkie wyciąga w tę stronę, w którą ja sobie życzę. I zobaczcie, jak mocno jakby pogrubił te brwi moje. No, te brwi są takie mocno podkreślone, każdy włosek jest pogrubiony i no taki mocniej widoczny przez to. No oby jeszcze on był trwały, bo dla mnie to jest najważniejsze. Po co ja mam utrwalać brwi żelem, który nie jest trwały, więc trzymajcie, słuchajcie, kciuki. Może się okazać, że to jest kolejny fajny, drogeryjny żel do brwi. Oby tak było. Dobra, szybki czek. Słuchajcie, utrwalone. Są utrwalone, także spoko. I chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest utrwalenie takie twarde, jak na przykład jest przy żelu z Golden Rose, albo przy tym z Benefitu 24 Hour Brow Setter. Tylko to jest utrwalenie takie bardziej miękkie, ala jak na przykład po tym żelu z Inglota, z tej kolaboracji z Pelene Lala, albo tym takim z NYXa Glue Brow. Bleble, nie pamiętam. Ale ogólnie jest to takie komfortowe utrwalenie, także mega spoko. I przechodzę w takim razie do makijażu dolnej powieki. I tutaj z kolei powracam po raz kolejny do tego przepięknego cienia Treasure, a mianowicie 913. Nie no, mega jest ten cień. Ale dobra, jeżeli chodzi o dolną powiekę, no to tutaj jeszcze czuję, że muszę jakiś taki akcent wrzucić. I tutaj z kolei cofnę się do paletki Make My Day, która ma w sobie taki idealny odcień dla mnie na dziś, a mianowicie jest to odcień, wiadomo, sexy. Tutaj chciałabym, żeby ten odcień tak jakby troszeczkę mi wybił ten makijaż. Zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało. O, no. I to właśnie jest to ożywienie, którego mi brakowało. Żeby to był jeszcze taki bardziej właśnie taki no, kolor jak moje tło. O, tego mi brakowało. O właśnie, a to a propos mojej diety i moich postanowień noworocznych. I regret nothing. I tu w sam wewnętrzny kącik jeszcze użyję tego odcienia Shake. I koniec cieniowania na moich oczach. I teraz muszę wytuszować moje rzęsy. I mam tutaj takiego gagatka, który nazywa się Virtuoso Volume and Curly Mascara. Bardzo jestem go ciekawa. W takim razie podkręcam moje rzęsy. No i zobaczymy, jak ten gagatek się u mnie sprawdzi. On ma podobną szczoteczkę już do jednego tuszu z H&M, którego używałam, takiego fioletowego, ale zabijcie mnie, nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra, tuszujemy. Ładnie łapię rzęsy póki co. W sensie mam wrażenie, że wszystkie biorą udział w tym procesie, a nie tylko niektóre z nich, najdłuższe. Dajcie mi sekundkę, to jeszcze je dopracuję. Nie, no, ten tusz z kolei mi się bardzo spodobał. Zobaczcie, jak ładnie mi podkreślił rzęsy, nie? Takie są, naprawdę każda z nich jest fajnie zaznaczona, nie są jakoś posklejane, oprócz tych tutaj na boku, ale no to one mi się zawsze sklejały, bo jakoś tak
dziwnie mi rosną, bo śpię na tej stronie. Ale ogólnie powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Także tuszuję drugie oko. No powiem Wam, że te wytuszowane rzęsy wyglądają naprawdę dobrze. I jakby mam zupełnie inne odczucia względem tego tuszu, a tego fioletowego, którego nazwy nie pamiętam. Więc jeszcze trzymam kciuki za to, żeby ten tusz pozostał na moich oczach w stanie nienaruszonym, gdzieś nie podbijał, nie pogruszył, bo jakby to jest dla mnie najważniejsze. Dobra, dokleję teraz sztuczne rzęsy, no i wracam do Was przy okazji ust. I oczywiście mam problem z wyborem koloru. Klasyk. No to przyszedł czas na konturówki i mam tutaj takie coś jak hipoalergiczna konturówka do ust, hypoallergenic lip liner, dokładnie. I mam te konturówki w dwóch odcieniach, pierwszy 506 Fruit Tea, a druga 512 Cardinal Red. Powiem Wam, że nie mogę się kompletnie zdecydować, w jakim odcieniu użyć tych konturówek. Już Wam robię słoczyki i chyba zdecyduję się na tę taką ciemniejszą. Zobaczcie, ona wyglądała w ten sposób. Czuję, że moje serce bije do tej konturówki, ale przy okazji mam jeszcze dwie pomadki. Chciałabym, żeby się troszeczkę ze sobą zgrały. I to są z kolei pomadki Luxury, które mają przepiękne opakowania, takie milutkie w dotyku, takie satynowe. I mam je w dwóch odcieniach, a mianowicie 704 Posh Girl i 710 Burgundy. I teraz zróbmy sobie tutaj przy okazji słoczyki tych pomadek. No i co, mam jakieś pozostałości jeszcze kleju do rzęs. I tak, jeżeli chodzi o to Posh Girl. O, jak one ładnie pachną. Teraz już mi się podoba. To ta pierwsza wygląda w następujący sposób i ma takie trochę fioletowe tony w sobie, więc myślę, że mogłaby mi pasować dzisiaj. I zobaczmy teraz tę drugą. No i to jest taki rich kolor naprawdę. To jest burgund. To jest burgund, proszę Państwa. I zobaczmy, jak z kolei wygląda ten kolor. No, powiem Wam, że to jest ciężki wybór. Ale chyba już go podjęłam. Dobra, słuchajcie, robimy w ten sposób, że obrysowuję moje usta tą ciemniejszą konturówką burgundową. Potem wypełniam je tą pomadką, a jeżeli będzie za ciemno, to wtedy posłużę się jeszcze, rozjaśniając moje usta, tą pomadką Posh Girl. Dobra, sprawdźmy, czy ta konturówka będzie milutka w użyciu. Jest mięciutka. Dziwnie pachnie, niezbyt ładnie. Ale no jest bardzo kremowa. Zobaczcie, bardzo łatwo się nią się wyrysowuje kształt ust. Także pozwólcie, że zrobię to trochę poza kamerą, bo muszę się skupić. Okej, okay, tyle ile usta obrysowane i teraz zabieram się za pomadkę Burgundy. Powiem, że z odcieniem nawet idealnie tutaj pasuje. Jest mega kremowa, mega kremowa. I swoją drogą mega ładny kolor, moim zdaniem. Taki głęboki. Okej, okay, usta wypełnione i stwierdziłam, że jednak wolę troszeczkę jej rozjaśnić, dlatego odcisnę tutaj środek moich ust i trochę zbiorę nadmiar tej pomadki, bo będę chciała dodać tę pomadkę Posh na środku. Już w ogóle mi się bardziej podobały takie ombre te usta. Co wy sądzicie? No i tak, biorę w takim razie tę pomadkę. Nakładam ją na sam środek moich ust. Już od razu ustawiły się takie mniej dramatyczne. No ale powiem Wam, że naprawdę te pomadki są mega komfortowe. Mega komfortowe. Zresztą tak jak widzicie, one nie są pomadkami zastygającymi. One cały czas są plastyczne na ustach, także jeżeli szukacie takiej pomadki murbeton, która Wam nie zlezie z Waszych ust przez cały wieczór, to myślę, że raczej powinniście sięgnąć po jakieś takie matowe, zastygające pomadki. Natomiast te to są takie pomadki bardzo komfortowe, które też wyglądają na ustach lżej właśnie przez to, że nie są matowe, tylko tak jak widzicie, cały czas takie satynowe i lśniące. Ja szczerze mówiąc osobiście, jeżeli chodzi o takie ciemne kolory, to wolę wykończenie matowe. Tak samo jeżeli chodzi o czerwień, natomiast uważam, że naprawdę jest to przepiękny kolor i razem połączenie jest naprawdę super. Dobra, słuchajcie, nie ma co gadać, bo już się nagadałam trochę. No ale muszę jeszcze trochę pogadać, bo musimy przejść do podsumowania. Podsumowanie jak zwykle rozpocznę chronologicznie, a mianowicie od cieni Treasure Foil Metallic.
I ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z pracy z tymi produktami, już nie mówiąc o samym kolorze i właśnie takim pięknym, lśniącym wykończeniu tych cieni. To mają fajny pigment, ładnie się rozcierały i rzeczywiście tak jakby na krawędziach mogą trochę plamić, ale po dodaniu kolejnego cienia tutaj już naprawdę bardzo łatwo to się rozblendowywuje i bardzo łatwo zrobić z nich chmureczkę, także no bez żadnego problemu tak naprawdę mi się z nimi pracowało. To też są takie cienie, które my możemy spokojnie za pomocą palca nałożyć po prostu na taką podstawę już wybudowaną z mat i też będą wyglądały pięknie i oba kolory mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdziły. Kolejny cień, którego użyłam, jest ten taki toper brokatowy w odcieniu, już Wam mówię, Brilliant. No i to jest po prostu jedno z moich większych odkryć w ostatnim czasie. Ja jestem absolutnie zakochana w tym, jak te produkty właśnie z tej serii całej glitterowej wyglądają na moich powiekach. Nie obciążają mojej powieki, przy tym, że są brokatowe, to jest po prostu czymś niespotykanym i chyba nie miałam ani razu cienia, który byłby brokatowy, jeszcze jakby miał trochę dwa w jednym, bo on jest tak jakby bazą i cieniem w jednym i możemy go nakładać po prostu na suchą powiekę. Ja przynajmniej nakładałam ten produkt na powiekę z samym korektorem nieprzypudrowanym. No i zobaczcie, jak on się przepięknie przyczepił, zobaczcie, jak pięknie wygląda. No po prostu ja jestem absolutnie zakochana. Jeżeli też jesteście srokami i fanami, fankami błysków, no to koniecznie musicie się zainteresować którymś z odcieni tego produktu, no bo to jest po prostu hit hitów, serio. Przejdźmy teraz do produktu, który dosłownie wyrwał mnie z butów i jest to podkład. Vision Matte Smooth, który zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że mi momentami odbierało głos, zresztą sami widzieliście. Nie spodziewałam się tego, że będzie to podkład o tak fajnym kryciu, tak fajnym wykończeniu, bo zarówno matowym, ale odbijającym światło. Właśnie on ma w sobie takie pigmenty, które przepięknie lśnią na skórze i sprawiało, że ona wygląda na taką bardzo jakby gładką, nawilżoną i nieobciążoną. No a przy tym to krycie, w ogóle ten kolor, który też idealnie mi tutaj siadł do mojej karnacji. No powiem Wam, że dla mnie póki co ten podkład jest ogromnym odkryciem i do teraz wygląda przepięknie na mojej skórze, znaczy do teraz. No jeszcze będę go testować, ale wygląda pięknie na mojej skórze, ja już tu siedzę, myślę, że jest jakieś 3 godziny, więc no nadal naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie i to, jak on lekko wygląda na skórze, bo ja jestem fanką właśnie lekkiego wykończenia, nie lubię efektu maski i on czegoś takiego nie daje, także no póki co dla mnie ogromne zaskoczenie, bardzo pozytywne. Poddajemy go jeszcze testowi trwałości, tak że zobaczymy, jak on będzie wyglądał za parę godzin u mnie na twarzy, no ale póki co pięknie wygląda. Korektor Camouflage Concealer z kolei wywarł u mnie takie mieszane uczucia, bo z jednej strony jakby podobało mi się jego krycie, bo przy jednej warstwie naprawdę bardzo dobrze już rozprawił się z moimi zasinieniami pod oczami, ale wygląda moim zdaniem trochę suchawo i jakby miał podobne wykończenie do podkładu, ale pomimo, że na podkład na skórze moim zdaniem wyglądał super, jakby podobało mi się to wykończenie, to jednak ono było trochę dla mnie zbyt matowe jak na okolice pod oczami. I trochę bałam się nakładając puder pod oczy, bo myślałam, że jakby to się wzmocni, ale ten efekt jakby się nie wzmocnił, tylko zelżał. Czyli ten korektor po przypudrowaniu wygląda zdecydowanie lepiej i teraz, szczerze mówiąc, moim zdaniem wygląda pod moimi oczami ok. Nie jest to jakaś taka sytuacja, że zostałam wyrwana z butów i po prostu nie mogę się napatrzeć, jak pięknie wygląda okolica pod moimi oczami, ale nie oceniam go w tym momencie jakoś negatywnie. Uważam, że wygląda naprawdę spoko. Nie widzę, żeby jakoś tak przytłoczył te okolice i żeby sprawiał, że ona wygląda jakoś gorzej. Więc no, póki co wygląda w połączeniu z pudrem. Tylko w połączeniu z pudrem. Okej. Okay. Tu do podsumowania mam dwa pudry. Pierwszy z nich, a mianowicie Fix Me Matte Vegan Powder, nałożyłam na tę stronę i zobaczcie, ja widzę różnicę, że tutaj strefa z moimi porami jest o wiele bardziej zmatowiona niż ta strefa tutaj, gdzie nałożyłam ten puder Vision Smooth Loose Powder. Także w zależności od tego, co potrzebujecie na Waszą twarz, jeżeli potrzebujecie takiego naprawdę dobrego zmatowienia i takiego no, zapewnienia, że pewne miejsce na Waszych twarzy, że pewne miejsca na Waszej twarzy po prostu nie będą się za nic w świecie błyszczeć, no to sięgnijcie po ten puder Fix Me. Natomiast jeżeli lubicie lekkie rozświetlenie, satynę na twarzy, nie macie jakoś rozszerzonych porów, to sięgnijcie po Vision Smooth Loose Powder, bo ja mam go z kolei nałożony na boki mojej twarzy i moim zdaniem tutaj te boki wyglądają naprawdę bardzo ładnie, ta skóra jest taka zmatowiona, ale ma w sobie taki ładny połysk, który sprawia, że ona wygląda na żywą. Także co kto lubi, mi te oba pudry przypadły do gustu, natomiast gdybym miała wybierać ten, który mi się bardziej spodoba,
No to ja bym została przy Fix Me. Bronzer Pre-Contour z kolei nadaje się idealnie dla osób, które mają trochę jaśniejszą karnację, bo pomimo, że on wygląda w opakowaniu tak bardziej, no, chłodno i jasno, to moim zdaniem na policzkach u mnie akurat wypadł naprawdę tak, no, w punkcie. Ja mam odcień 402 Almond, przypominam. Natomiast jeżeli chodzi o jego aplikację, to moim zdaniem mógłby się aplikować trochę lepiej. Ja tutaj nadal powiem Wam, że mam takie momenty, że widzę jakieś takie lekkie plamki i nierówności, które no nie podobają mi się. Natomiast jakby poprawiam to z czasem i używam jakiegoś tam pudru albo po prostu jakby takim suchym pędzlem to rozblendowywuję i to znika. Natomiast no cały czas gdzieś tam widzę jakieś plamistości i widziałam plamistości też przy nakładaniu, więc tutaj mogłoby być lepiej, natomiast też nie jest źle. Uważam, że naprawdę i ten kolor i no sam ten produkt wypadł nieźle na mojej skórze. Nieźle, natomiast tutaj z tym rozcieraniem coś tak nie do końca. I a propos jeszcze teamu rozcierania, który bym troszkę zmieniła, to tutaj bym podpięła do tego ten róż Pure Silky Blush, który jest niesamowicie taki kremowy w dotyku i oczywiście to ma swoje plusy, ale ma też minusy, bo plus jest taki, że na skórze wygląda tak bardziej miękko i jakby ta skóra nie jest taka super matowa, tylko ma taki lekki połysk. Natomiast moim zdaniem jego właśnie ta taka konsystencja sprawiła, że on też u mnie wyglądał troszeczkę plamiście. Ja nie wiem, czy to jest kwestia bronzera, który dał jakieś złe podłoże, czy to jest kwestia tego różu. Coś tutaj poszło nie tak i oczywiście teraz wszystko razem jakby, jak to wszystko wyblendowałam, wygląda dobrze i to nie było jakieś takie mega rzucające się w oczy defekty, ale muszę Wam powiedzieć, że takie coś jest, da się zauważyć, także trzeba z nim trochę uważać, natomiast kolor jest po prostu przepiękny. Przejdźmy zatem do brwi, gdzie testowałam dwa produkty. Pierwszym z nich jest Eyebrow Pencil, czyli kredka do brwi, która zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo ma idealną miękkość, idealną twardość, taką, że i możemy, jak mocniej przyciśniemy, wymalować takie bardziej zdecydowane włoski, a jeżeli chcemy tak tylko lekko nadać jakby i wypełnić całą brew, to też jest to możliwe, także dla mnie to jest naprawdę no bardzo, bardzo fajna kredka, bardzo się z nią polubiłam. Muszę się wyposażyć też w jaśniejszy kolor, chociaż w efekcie wydaje mi się, że ten odcień 02 u mnie nie wyszedł wcale tak źle i jestem z niej w sumie bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o ten żel do brwi Brow Architect, to tak samo. Bardzo ładnie utrwalił mi brwi, bardzo ładnie je podkreślił. Zobaczcie, wyglądało tak bushy, każdy włosek jest zaznaczony. No naprawdę, póki to super, mam nadzieję, że się jeszcze utrzyma na mojej twarzy, tak? Twarzy, na moich brwiach tak samo dobrze. I tutaj muszę też podsumować od razu tusz do rzęs, Virtuoso, który no moim zdaniem bardzo dobrze wypadł na moich rzęsach i bardzo ładnie je rozdzielił, sprawił, że one jakby trzymały skręt i moim zdaniem tak jakby każda z moich małych nawet rzęs była pokryta tym produktem, co sprawiło, że od razu było tak jakby ich objętość była ewidentnie mocniej zauważalna. Także to mi się podoba. Z tym produktem poczekam jeszcze do testu trwałości, no bo dla mnie, tak jak już Wam mówiłam i zawsze mówię, najważniejsze jest to, czy on się nie będzie u mnie nigdzie odbijał. I podsumujmy usta. Jeżeli chodzi o konturówkę do ust, to dobrze mi się z nią pracowało, ładnie się wyrysowywał kształt, ona jest taka kremowa i ładnie sunęła po ustach, natomiast uważam, że... Znaczy tak, nie obraziłabym się, gdyby ona miała jednak troszeczkę więcej pigmentu, bo mam wrażenie, że potem jak poprawiałam ją pomadką, to jakby pomadka miała więcej pigmentu niż sama konturówka, więc tutaj bym troszeczkę to tak podciągnęła do góry. Jeżeli chodzi o te pomadki Luxury, no to naprawdę są mega komfortowe na ustach i mega podobały mi się ich kolory. W ogóle to wykończenie jest takie bardzo takie naturalne, o ile mogę to powiedzieć przy takim kolorze, ale takie satynowe, wyglądające świeżo i naprawdę fajnie mi się pracowało z tymi pomadkami. Też mega kremowo sunął po ustach, tak leciusieńko i ja szczerze mówiąc jestem fanką przy takich formułach, bardziej nudziakowych odcieni. Ja wolę takie... takie mocniejsze, zdecydowane kolory na ustach, w matach i w takich zastygających pomadkach, gdzie po prostu wiem, że wszystko zostanie na swoim miejscu, a nie gdzieś tam mi się rozmarzę. I od razu Wam powiem, że ja dzisiaj będę test trwałości robiła moją maseczkę na twarzy, bo idę na rehabilitację, no i będę przynajmniej godzinę w tej maseczce. Nie wiem, co się wydarzy z tą pomadką, już się boję, szczerze mówiąc, bo ona nie jest zastygająca, także mogę wyglądać jak lekki clown pod koniec, także musicie mi to wybaczyć. No ale cóż, no, życie, życie. Mamy w tym momencie godzinę 17:02 i
Zaczynamy test trwałości. Słuchajcie, jeszcze przed tym testem trwałości, korzystając z okazji, że jeszcze jakoś normalnie myślę i nie ma jakichś późnych godzin wieczornych, chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku, żeby ten kolejny rok był jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Nie wiem, czy był dla Was dobry, czy niedobry, ale ważne, żeby kolejny był jeszcze lepszy. Nie wiem, czego sobie życzycie, ale tego dokładnie Wam życzę i szczerze mówiąc, w tych czasach takie, można powiedzieć, życzenia, które inni by myśleli jako taką sztampę, a mianowicie zdrowia, szczęścia, pomyślności nabierają większego znaczenia i tego Wam dokładnie życzę. I chciałabym Wam też z całego serca podziękować, że byliście ze mną przez ten 2021 rok, który nie był dla mnie zbyt łatwym rokiem, także bardzo dużo siły dawało mi to, że mogłam tutaj do Was mówić, spędzać z Wami czas, czytać Wasze komentarze, naprawdę nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Kończmy już, bo zaraz się wzruszę. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Widzimy się za parę dobrych godzin i będziemy sobie na spokojnie podsumowywać, co się wydarzyło w tym momencie na mojej twarzy. Jest godzina 23:34 i wracam do Was z podsumowaniem. No nie da się ukryć, że dość mocno się wyświeciłam, także w tym momencie zamierzam zdjąć nadmiar serum z mojej twarzy przy pomocy bibułki matującej i zobaczymy, co kryje się pod spodem. No dobrze, obejrzyjmy w takim razie ten podkład z bliska. I powiem Wam, że cały czas ten podkład wygląda naprawdę bardzo ładnie. I on się tak jakby trochę spocił na mojej twarzy, ale się nigdzie nie pościerał. Tak może troszeczkę jakoś tutaj, ale naprawdę w ogóle tego nie widać. A ja od razu Wam też powiem, że tak jak wcześniej mówiłam, dzisiaj byłam na rehabilitacji, gdzie miałam na twarzy maseczkę i no naprawdę ten makijaż swoje przeszedł. Jeszcze miałam trening dodatkowo podczas tej rehabilitacji, więc tu się mogło dużo zadziać, ale no jak widać się wcale aż tak dużo nie zadziało. Także tylko i wyłącznie potwierdzam moją doskonałą miłość do tego podkładu. Mega mi się sprawdził, mega wyglądał cały dzień, no dla mnie po prostu rewelacja. Odnośnie korektora, no to tutaj też muszę powiedzieć, że za dużej różnicy nie ma od momentu, kiedy skończyłam się malować. Co do tego, jak wygląda mój makijaż oczu, no to te cienie brokatowe troszeczkę pozbierały się w tych moich załamaniach na oku, natomiast szczerze mówiąc, ja przy takim efekcie jakoś nie mam tego za złe, szczerze mówiąc, i jakby nie rzuca się to w oczy, nadal ten brokat naprawdę wygląda przepięknie na oku i szczerze mówiąc, aż tak się nawet nie pokruszył, bo no, podczas treningu możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, a wygląda to moim zdaniem cały czas bardzo, bardzo okej. Brwi są no praktycznie w takim samym stanie jak były. Tutaj minimalnie mi parę pojedynczych włosków opadło, ale tylko i wyłącznie w tej brwi. Ta brew wygląda identycznie. Moim zdaniem rozświetlacz, bronzer i róż wyglądają identycznie jak po skończeniu. Co do tuszu, to niestety widzę, że on minimalnie odbił się u mnie tutaj na dolnej powiece. Także no niestety odbijającym się tuszom mówimy nie, więc ja mówię nie. I w tym momencie najbardziej rzucają się chyba w oczy moje usta, no które tak jak widać trochę dzisiaj przeszły i tak jestem, powiem Wam, w szoku tego, że potem jak nosiłam tę maseczkę, one tylko i wyłącznie mi się tutaj troszeczkę jakoś rozjechały, no a resztę sobie sama zrobiłam podczas konsumpcji dzisiejszej. Natomiast myślałam, że będzie to wyglądało gorzej, szczerze mówiąc. Pomadka była cały czas mega komfortowa na ustach i jakby ja wiedziałam, że tak będzie wyglądało, bo to są kremowe pomadki, a nie zastygające, ale ogólnie oceniam je również na plus. Patrząc na to wszystko, co dzisiaj miałam w swoim repertuarze, no to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry albo dajcie mi suba, będzie mi mega miło. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, za chwilę, w nowym roku. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. Buziaki!